Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Forest po dłuższej przerwie. Znowu mam chęćkę na... chęćkę mam z powrotem na Foresta. No i chciałem sobie trochę udziubać. Mianowicie desek. Jak to się rąbało, jak to się walczyło z tymi kanibalami. Gram tu jakieś takie 10-5 minut gram. Na razie ich nie ma. Na szczęście. Taki odcinek powrotny z The Foresta. Jeszcze się tak zastanawiam do końca, czy nagrywać, no. No znudził mi się w cholerę. Znudził mi się w cholerę, przyznaję, o Jezus, już mi się przypomina ten koleś, który mnie kuźwa wnerwiał, bo się męczy. Gdzie tu jest ekwipunek? Gdzie tu jest ekwipunek? Czy mam jakiś dynamit? Czyli dynamitu nie ma, ale jesteśmy głodni. Kurde, no tak to jest, jak się do dawno nie grało. I nie patrzy się nawet, co się z naszym bohaterem dzieje. No, przerąbiemy to jedno drzewo i pójdziemy coś wszamać. Kurde, tak. Ty! Jaskinie tu zrobiły. Kurde, jaskinie tutaj zrobili. O Jezu, żebym tam nie wpadł. Wejdziemy tam, ale jeśli będziecie chcieli, napiszcie w komentarzu, czy mam tam wejść, czy nie. Zobaczyć, co tam słychać u naszych kanibali. No może coś tam jest ciekawego, jakaś nowa rzecz czy coś. Tutaj widzę, że mam niepodokańczane te no pułapki, które się przydają. Przydają się tak dookoła nastawiać tego w cholerę, to może by te wielkie macochy by tu nie przychodziły. Ale leci HP. Ale leci HP. Dobra, nieważne, to kończymy sobie tutaj ten most, który zacząłem go robić ostatnio to chyba w maju. Ostatnio to chyba w maju, jak dobrze pamiętam, albo pod koniec kwietnia. No przerwa była gigantyczna. A nawet mogę to sprawdzić, kiedy ostatnio grałem w tego Foresta. Ale nieważne. Idziemy zjeść. Czy naprawdę ja to zrobiłem tak zrypanie, że wejście jest tylko z tamtej strony? Przecież zresztą ja tam dojdę, to ten koleś jest zmęczony 17 razy. Ale dobra. Challenge accepted. I w ogóle... Nie no, muszę zrobić jakieś drugie wejście, bo po prostu smooth. Po prostu smooth. A jeszcze jest gorzej, bo częściej używam tamtej strony lasu, nie? Z tamtej mam tak zapamiętany i wyklepany, że stamtąd jest, przychodzą te, kurde, no, te kanibale. I się boję tam, kurde, cokolwiek robić. Mamy tutaj nogę, szybko sobie opierdzielimy na cienkim. O kurde, jaka animacja dodana, no proszę bardzo. Tu mnie zaskoczyli, nie? Wody na razie nie trzeba. Możliwe, że podokańczam, tak? Możliwe, że podokańczam to wszystko, co zacząłem kilka lat temu. Nie no, pododawali trochę nowych tych animacji. Gdzie ja zostawiłem te sanie moje? Tutaj chyba, nie? No, tutaj. No, lecimy po następne. Myślę, że jakieś, kurde, zrobię cięcie flesza i ten most będzie zbudowany. Takie monotonne i w ogóle beznadzieja. No, miałbym dynamita, to bym rachciach pierdzielnął go drzew kilku i by było, ale dynamitów nie ma. Nie chciało mi się zbytnio przygotować na ten odcinek. Chciałem tylko zrobić taki malekki powrót. Lekki powrót. Zobaczymy, jak będzie z aktywnością pod tym filmem, oczywiście też. No nie wierzę! Energia, którą miałem pełną, starczyło mi tylko na dojście do tego miejsca, którego będę rąbał, nie? Czajcie to? Kuźwa, czemu oni tego nie ogarną? Przecież on za szybko się, kuźwa, ten koleś męczy, no. Bez jaj. Bez kurna jaj. Ja pierdzielę, no. Wszedłem tyle do tego miejsca, żeby wyrąbać i... Koleś, kurde, nie ma tego. Nie ma kondycji, żeby drzewo rąbać, no. Przecież musi się przyznać, że to jest zrąbane jak nic. No i oby nam się kanibale nie przytoczyły. Ja nie chcę tak w pierwszym odcinku powrotnym bawić się z tymi śmieciami. Mogliby tam trochę odpuścić, nie? Czy nie wiem, jak teraz z tymi kanibalami jest, czy one przychodzą tak ciągle, jak mnie nawiedzały. Co trochę, matka i trzy matki, i osiem, i jeszcze jakiś UFO. Nie wiem, jak to teraz jest, to by...
aby było lepiej zrobione. Miejmy taką nadzieję. Miejmy taką nadzieję. Dobra, Flash. Flash. Mam takie jedno zasadnicze pytanie. Dlaczego oni się modlą? Dlaczego, kurde, kanibale klęczą po prostu i się modlą? Czajcie? Jak mnisi. Takie... Allah Akbar! Jesus Christ, jedna tu lata, a te się modlą. No czajcie, to pa... Ja wam nie chciałem przeszkadzać. No i mamy, no i kuźwa, od razu ich przyniosło tu w cholerę, no. Od razu ich tu w cholerę przyniosło. No jak to się z nimi walczyło? Myślę, że... Kurde, co ja naciskam. Myślę, że nie siekierą, tylko kataną. Pokaż się, jakaś nowa ty jesteś. A, jeszcze brzydsza niż byłaś. Myślałem, że ich w pierwszym odcinku nie będzie, a tu bardzo proszę, no. I to ile jeszcze? Kurde, chodź tu śmieciu, ty. Zabrany bęcwale jeden. Next! O Jezus, jakiś ty... Kurde, jakiś ty napalony, ja siły nie mam. Schowałem się za liściem, tak, widziałem. Okej, jedziemy chyba z ostatnią dostawą, kuźwa, ty pedale. Chodź tu, kuźwa, ci na rypie, no nie uciekaj, no. Nie będzie takie gówno tam stać, no. Ale chybno, ale chybno. Kurde, jaki ma wielki kręgosłup i to chyba wyższe się zrobiło od nas. Już żyjesz, nie żyjesz? Chyba już nie żyje. Dobra. Mianowicie, jadę sobie tutaj z ostatnią dostawą tych desek. Tamten most już skończyłem, mianowicie zrobiłem teraz... Zrobiłem wejście, taki pomysł mam. Żeby to wejście nie było tylko z tamtej strony, żeby nie trzeba było się uchodzić. Z jednej strony, żeby wejść do tej całej fortecy. Zrobiłem sobie tutaj, kurde, wejście. No, desek... Kuźwa, koleś. A desek mi braknie, 14 jest. Dobra, lecimy szybko po tam następne, jakieś chyba jeszcze zostały. Z tego poprzedniego tego rąbania. Myślę, że wszystkich nie wybrałem. Ja coś tu leży, coś tu leży. Dwa, więcej nie widzę. Więcej nie widzę. Dobrze, że mam tą katanę, bo strasznie się przydaje. Koleś się tak nie męczy przy machaniu. Serio, tu kuźwa nie ma. Dobra, bierzemy siekierę. Jeśli jest wymagana, nie? Bierzemy siekierę. Chyba tam dużo nie trzeba było. Więc myślę, że to drzewo starczy. Myślę, że to drzewo starczy, ale może! Nie wiem. Grafa raczej była ulepszona gdzieś tam. Te morza, wody w ogóle. Takie szczególiki, nie? Ale mniejsza, powinno starczyć. No i jedziemy. No i myślę, że taki powrotny odcinek z Deforesta starczy. No oczywiście, no ostatnia Mirinda mi została. Jedziesz, Stefan. Bez upierdzielania. Bez upierdzielania. A co, w kurę, trzy mi tu zostały, a ja się upierdzielam z tym nobem jednym. Dwą, dobra, mamy wejście. Trzeba chyba będzie jakiś tu zagrodzić jeszcze. Lekki murek. Nie wiem, macie jakieś pomysły, możecie wpisać. Co tu zrobić? A co tu ciekawego zrobić? Czemu tam jest cień? Ale stąd jest fajny widok. Kurde, pieczone. Dobra, w tym odcinku już tyle. Zostaw łapkę, przyjacielu. I subskrypcję po więcej. A ja żegnam się z wami. Do następnego. Cześć i na razie. Czołem i w ogóle... Kluski z makiem.